Faceci z wyprzedzeniem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem, że wrócę do pewnego podformatu, który się zwie YouTube Retro, czyli przedstawiam wam pewne kanały, które jeszcze istnieją tutaj na YouTubie, tak jak na przykład fingerboard.pl oraz takie, które na przykład zostały wykasowane z YouTube'a, ale za to są na stronie Wayback Machine. Dzisiaj się skupię na kolejnym kanale Polski, którego często oglądałem. A, zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o kanały pod tym podformat, to będą się zaliczyć tylko takie, które na przykład zostały założone gdzieś tak na początku YouTube'a, tak na takie początki, kiedy ten YouTube jeszcze raczkował. Ale myślę, czy by nie zrobić też tak, że do tego podformatu nie zaliczałbym czasem nowe kanały z tematyką po prostu retro. Ale najpierw się zajmę tylko i wyłącznie takimi kanałami, takimi starymi, które ja kiedyś oglądałem. Więc przyszedł czas na trzeci kanał, którego wam zaprezentuję. Jest to fingerboard.pl. Jak sama nazwa wskazuje, jest to content opierający się głównie na takich malutkich deskorolkach, którymi kiedyś byłem zafascynowany przez ten oto kanał. To były czasy gimnazjum, kiedy się interesowałem tymi malutkimi deskorolkami. To są takie deskorolki na palce, pewnie słyszeliście kiedyś, albo ktoś ze znajomych kiedyś wam może pokazywał. Ten kanał został założony w 2010 roku i ten kanał głównie się skupiał na unboxingach, na takich rozpakowaniach z polskiej firmy Meet Skateboards, która produkowała właśnie te fingerboardy, ale niestety tak strona chyba już została zamknięta, ta działalność została zamknięta, nie wiem kiedy ona została zamknięta, ale no cóż, ale w czasach gimnazjum, czyli 2013-15, no to właśnie akurat w tych czasach, to ja właśnie do gimnazjum chodziłem przez 3 lata, to właśnie na jakiś czas temu natrafiłem na ten kanał fingerboard.pl. Kiedyś na Disney XD był taki chyba, nie wiem czy to, a nie, dobra, to było to zupełnie co innego, bo był taki kiedyś program na Disney XD, gdzie uczyło się, na którym uczyli trików na deskorolce i nie tylko, bo jeszcze tam były kroki taneczne, jakieś tam triki na piłkarzykach. No i kiedy tak sobie oglądałem ten program, gdzie oni pokazywali jak robić grinda, to ja próbowałem to przerzucić to na tego fingerboarda, bo miałem kiedyś fingerboarda i nie wiedziałem, ja myślałem z początku, że to jest po prostu taki brelok połączony z pilinkiem do paznokci, bo miał naklejony właśnie ten papier ścierny, co nie? I sobie tak myślałem, że to jest po prostu taki brelok, taki pilnik do paznokci, ale okazało się, że później tak natrafiłem na różnorakie filmy, w którym się okazało, że to jest jakiś taki konkretny sport, jeśli chodzi o to. Jeżeli ktoś nie może za bardzo jeździć, albo po prostu sama deskorolka zwykła taka na nogi mu nie wystarczy, to sobie dokupuje takie fingerboardy albo handboardy, bo są też takie, że nie na palce, ale też takie na ręce, że rękoma robią triki. Otóż tak, w sumie puszczę wam jeden filmik. Tutaj akurat najnowszy film to jest 27 maja 2021. Gościu postanowił, że wróci na chwilę tutaj na tego YouTube'a i wrzuci taki jeden filmik. Tutaj rozpakował fingerboarda, złożył go, nakleił tutaj tape'a tak zwanego, skręcił i zrobił parę triczków na tym
na tej przeszkodzie. No i to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Więc no, wrzucił taki filmik 30-sekundowy, prawie 30, bo 29 sekund. Ale mało kto o nim pamięta. Mamy tylko i wyłącznie 186 wyświetleń, 10 łapek w górę. I co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Tutaj mamy jeszcze jakiś stary film. Też jakiś taki montaż. Tutaj z tych trików. Muzykę wyciszę. No, tutaj takie triki on robił, takie montaże. Często tutaj ogarniał. Ale najwięcej filmów to było, już wam pokazuję. Jeszcze wam pokażę tutaj, żebyście zobaczyli, 20 marca 2010 rok. To były właśnie takie... Częste to były takie rozpakowania z tej firmy Meet Skateboards. Często on rozpakowywał fingerboardy właśnie polskiej produkcji, czyli głównie Meet Skateboards. I to były po prostu takie paczki sponsorowane. On dostawał te paczki, oni kupował, to najczęściej to on dostawał i na konkursy były one przeznaczane, większość tych deskorolek. Najczęściej to były tylko same deki na przykład. Czasami się zdarzało, że były też takie już w pełnym zestawie, że były też traki, kółka, były też jeszcze te gripy czy tam tejpy. I oglądałem sobie, co prawda nie wszystkie filmy ogarnąłem kiedyś, bo ja zazwyczaj to ja często wracałem na przykład do tego filmu Hero Wood Unboxing, Old Hero Factory. Tutaj też była jakaś zmianka o konkursie, ale uwielbiałem wracać do tego filmu z tego względu, że podobał mi się po prostu ten deck. I marzyłem o takim deku, bo kiedyś miałem naprawdę konkretną manię, jeśli chodzi o te deskorolki. Nawet kiedyś zdarzyło się, że zrobiłem kiedyś własnego, bo zrobiłem sobie z poksyliny taką formę. Taką formę sobie stworzyłem do produkcji deseczek. I jako że w Polsce to tak ciężko o jakąś formę do produkcji deseczek, żeby kupić. Nie wiem, może na Allegro coś tam jest już, ale kiedyś to naprawdę ciężko było coś znaleźć. Więc kombinowałem z modeliną, z poksyliną. No i udało mi się tam zrobić jakąś tam formę i namówiłem też jeszcze wujka, żeby kupił mi fornir i sobie kleiłem, no i też jeszcze tam dostałem, co prawda, tam jakieś dwa rodzaje kleju do drewna i te. No i sobie kleiłem, co prawda nie wywierciłem wtedy tam przy jednym deku, tam nie wywierciłem wtedy tych dziur na te traki. Jedynie tylko zrobiłem po prostu takiego pełnego deka bez dziur. I kurczę, byłem naprawdę bardzo zadowolony, bo fajnie mi ten dek wyszedł, tylko że nie pamiętam, gdzie ja go wcześniej go tam wtreniłem. A był fajny, naprawdę fajnie mi on wyszedł. Natomiast wcześniej, kiedy miałem jeszcze z modeliny taką formę do produkcji deseczek, czyli taki fingerboard mold, tak to się zwie po angielsku, to ja miałem tam z modeliny zrobione i często robiłem po prostu ze sztywnego papieru, na przykład z Bristolu, albo z tektury, albo z tego spodu z bloku technicznego, czy też rysunkowego, co miało tutaj taką grubą, taki masowanego papieru, taki spód, i sobie często go używałem, żeby sobie jakieś tam warstwy porobić z różnych rodzajów papieru. No i tam też mi się udawało jakieś tam zrobić jakieś fajne deki z papieru. Musiałem też jeszcze super glue przelecieć
przelecieć te... no po prostu cały bok, że tak powiem, przelecieć te wszystkie złączenia tutaj, co nie? Musiałem tutaj wokół tej deski przelecieć jeszcze tutaj tym, tą kropelką. Więc no i jak tylko zrobiłem coś takiego, to w ten sposób dek był tak, no tak jakby prowizorycznie tak wzmocniony, bo nie był on za bardzo mocny, ale jako tako był sztywny. I jak się uderzało go o blat, to wydawał taki plastikowy dźwięk, bo często tutaj bo często dużo kleju lałem, żeby tylko mieć pewność, że to się będzie trzymać, że nie będzie mi się rozwarstwiać, to po prostu przeleciałem w boku. Ale dobra, wracając. A i w ogóle to jeszcze robiłem też takie poradniki, kręciłem poradniki, jak zrobić właśnie takiego fingerboarda, i powiem wam, że robiłem to na Sony Ericssonie, tylko że nie pamiętam, jaki to był model. To było chyba W810i, jeżeli się nie mylę z modelem, to był chyba taki klocek. To na takim klocku robiłem swoje pierwsze filmy, montowałem pierwsze filmiki. Co prawda nie wrzucałem na YouTube'a, bo YouTube'a założyłem później, tak 2013-2014 rok. To był wtedy mój kanał pierwszy, ale to kiedy indziej o tym kanale wam opowiem, jak tylko zbiorę jak najwięcej informacji, bo trochę tam, znaczy informacji, jak tylko zbiorę jak najwięcej takich tutaj tych zrzutów ekranu, jak na przykład kiedyś próbowałem się wypromować u koleżków, w sensie, że pisałem prywatne wiadomości i że żeby ocenił mój film, czy jest dobry, czy jest zły, w sensie czy mu się taki typ filmów podoba, ale mniejsza o to. Jest jeszcze jeden taki film tutaj na tym kanale, taki mój ulubiony, znaczy był, bo już tego filmu nie ma, tylko tutaj na Wayback Machine jest. Jest to na przykład właśnie Bakugan Fingerboard. Tutaj na tym filmie ten gościu, nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam jak on się nazywał, ten gościu wychwalał bardzo tego deka, tego fingerboarda, takiego z kiosku. Wychwalał bardzo mocno tego Bakugana Fingerboarda, że świetnie się na nim robi triki, czy coś w tym stylu. No i na końcu jeszcze była taka wzmianka, że wszystkie deki od firmy Berlinwood, później on tego deka złamał, powiedział, że żebyśmy sobie wsadzili takie deki w dupę, że one są do dupy. Takie coś ten deseń, coś takiego było. No i tam raz na jakiś czas, znaczy raz na jakiś czas, no jeżeli chodzi o pozostałe te filmy, to ja tam jakieś tam filmiki uruchamiałem, oglądałem sobie, jak on tam rozpakowywał. Ja to lubię oglądać filmy, w którym jak ktoś rozpakowuje jakąś paczkę, bo zawsze po prostu mi się podoba to, co jest po prostu, w jaki sposób to jest zapakowane. I ten, tutaj mamy 26 filmów, favorite videos tylko, a jeśli chodzi o jego filmy, to jest tutaj 116, to był rok wtedy 2012. I tutaj miał wtedy 116 filmów, z tym, że on, z tego co widzę tutaj po tych wyświetleniach, to on musiał je wykasować, chyba że to działa to w ten sposób, że jak gościu odpali, znaczy przełączy te filmy na prywatne, to potem statystyki tutaj się chyba zmniejszają, ale nie mam pewności. Ale tu jest ciekawa sprawa, bo to jest jedyny film z tych starych, który się zachował, jeżeli chodzi o fingerboard.pl, bo kiedyś ta strona była naprawdę bardzo dobrze znana, znaczy była bardzo popularna, jeżeli chodzi o tą stronę spryciarze.pl, i często jak się odpalało jakieś filmy na YouTubie, te takie zazwyczaj poradniki tylko i wyłącznie na YouTubie, to często można było na przykład na YouTubie zobaczyć intro spryciarze.pl, bo często były przerzucane te filmy ze spryciarzy na YouTube'a, albo na odwrót, albo ktoś sobie
Ktoś sobie pobrał film z YouTube'a i wrzucił na spryciarze.pl, jak w przypadku tego gościa. Wrzucił jeden ze starszych filmów tutaj, tego fingerboard.pl. To był rok wtedy, który... Gdzie tu jest data? Dobra, daty tutaj nie zobaczę. Ale tutaj mamy poradnik tego gościa. Tego gościa tutaj stąd, który jeszcze był przed mutacją. Tutaj głównie poradnik się skupia na tym, że pobrał gotowe grafiki ze strony Bertz, która też zamknęła działalność i przez jakiś czas sprzedawała formy do produkcji deseczek. I nie wiem, czy to jest polska firma, ale chyba też chyba jest polską firmą, jeśli chodzi o te deki, które tam produkowali kiedyś. No i głównie ten poradnik się skupiał na tym, że wbijał tutaj na tą oto stronę Bertza i miał tutaj akurat już gotowe tutaj wybór tych grafik i on sobie pobrał, znaczy wziął sobie, skopiował do Gimpa. Przez ten film, znaczy jeżeli chodzi o to, w jaki sposób poznałem ten program, w sensie w jaki sposób była moja taka pierwsza styczność z tym programem, to było taka, że jak oglądałem ten poradnik, co prawda nie wykonywałem tego poradnika, tylko po prostu lubiłem sobie oglądać na to, chociaż efekt końcowy mnie nie zadowolił w tym filmie, więc nie robiłem za bardzo. I tu widzę, że gościu wycinał na początku w Paint'cie. No i tutaj pierwsze uruchomienie GIMP 2.6. W tej chwili to nie wiem, jaka to jest wersja tego GIMPa mojego. Aż sprawdzę, która to jest wersja w tej chwili, ta moja. 2.10 obstawiam. Ale pewności co do tego to ja nie mam. Tak, 2.10. No, więc ten GIMP w tej chwili, ten obecny, jest bardzo upodobniony do Photoshopa, natomiast ten, który był na nagraniu, nawet jest już jakaś nowsza wersja, ale jeszcze nie pobrałem tego. To był taki typowo gimpowy, tutaj wygląd, gdzie gość miał... Zazwyczaj jak się odpalało tutaj te stare wersje tych GIMPa, to one nie miały, że tak powiem, już nie miały z automatu złączonego tutaj tych zestawów, tych narzędzi po jednej stronie i po drugiej. Znaczy po jednej stronie, po lewej stronie były te narzędzia, a po drugiej stronie były te warstwy. No i na dole gradienty były też jeszcze do wyboru. Znaczy może niekoniecznie gradienty, a bardziej takie oteksturowanie, coś w tym stylu. Chcę kupić w sklepie Nie wiem, czy słyszeliście ten jego głos. Puterami, czegoś papierniczym, który kosztuje złotówkę chyba. No i tutaj głównie gościu, znaczy ten dzieciak mówi, że papier samoprzylepny kupić. No i potem na tym papierze samoprzylepnym tutaj tą grafikę wydrukował. Tu proszę bardzo, tutaj jest właśnie tutaj ta graficzka, tylko że on krzywo to nakleił. Tutaj na tym tech decku tutaj to naklejał, na tym plastikowym plastikowym gniocie. No i tam zeszlifował tą starą graficzkę i później co on tam zrobił, to odkleił, ale nie wiem, czy on cały odkleił, czy tylko a nie, tutaj to już profesjonalnie. To widzę, że profesjonalnie to tutaj zaczął naklejać, tylko że pomimo to, że on pomimo, że używał tego sposobu z tym, że odcinał kawałek tutaj tej warstwy, co się ją odkleja, to co zabezpieczał klej, to pomimo to i tak on krzywo nakleił.
Znaczy krzywo, w sensie... No zaraz zobaczycie tutaj jego efekt końcowy, bo tam nadmiar tej grafiki wystawał. No i ten napis Bertz nie jest na środku, bo jak on nakleja, to on za bardzo do przodu przesunął tą naklejkę i dlatego jakoś mnie to nie zadowoliło. Jeszcze on mówił, żeby tutaj jeszcze, o i tutaj jeszcze tak nożyczkami, tak trochę tak źle to wyglądało. Jak to sobie tak oglądałem, to tak źle to wygląda, jak on tak to tymi nożyczkami robił, bo ja to już bym, wiecie, jakbym to zrobił. Ja to bym wziął pilnik, jakiś taki bardzo drobniutki, na przykład taki właśnie do paznokci, i wziął przetarł na wylot, po prostu. No i tu jeszcze zrobił tak, że on tutaj położył kartkę jakąś i tutaj lakier do paznokci taki przezroczysty i pomalował, żeby tutaj był błyszczący, chociaż tu bardziej nadałby się spray, bezbarwny spray, lakier, a nie taki lakier. Tutaj widać, że on tutaj nalewał i tutaj rozmarowywał, ale w takim jednym momencie, to jak on to pokazywał, to strasznie tutaj ta kartka taka pomarszczona wyszła. Niezbyt dobrze on to zrobił i tu obstawiam, że tutaj to, co on pokazał, chociaż nie wiem, czy to jest z grafika Bertza, ale nie wiem, bo to wygląda to tak, jakby on pokazał taką gotową już grafikę, taką, że nie zrobioną przez niego, bo to zawsze tak, kurde, dziwnie, zawsze tak bywało, że jak się oglądało jakieś takie dość nieprofesjonalne takie filmiki z tego, że jak zrobić to i tamto, to się zazwyczaj robiło tak, że jak tu ci coś tam już nie wychodziło, to tam prowizorycznie coś tam już tam majtałeś z tą rzeczą, co tutaj pokazywałeś, jak zrobić coś i coś, to potem na końcu pokazywałeś, na przykład tak jak on, to tutaj fingerboarda już z gotową grafiką, która jakościowo wyglądała o wiele lepiej niż tutaj na tym, co on tutaj teraz wykminił. Takie po prostu wrażenie mam przynajmniej. Tu jeszcze on coś tam popsikał. Ale nie, tutaj dlatego nie wykonałem ani razu tutaj tego, według tego poradnika nie robiłem w ogóle tutaj grafiki, bo strasznie gównianie mu to wyszło. No i tutaj na dodatek on nakleił tą grafikę, gdzie tam było miejsce takie na traki, z tym, że tutaj, jeżeli chodzi o te fingerboardy z firmy TechDeck, to one zazwyczaj miały takie wcięcie głębokie z tyłu, żeby te traki schować, żeby po prostu te traki tak nie odstawały, więc to tak jakbyście zawieszenie obniżali w samochodzie, coś w tym stylu, nie powinno się po prostu takie naklejki właśnie naklejać, gdzie później jak ktoś będzie próbował przymocować jakoś mocniej tego traka, to potem to wszystko się tutaj zmarszczy tak mocno konkretnie, że najpierw to trzeba by było wyciąć to, co tu się tam zrobiło, żeby tutaj się ta grafika nagle nie zmarszczyła, nie odkleiła się, bo to jest po prostu zwykły papier samoprzylepny, więc nie jest on jakiś taki dobry, żeby on się trzymał na takim plastiku, chociaż na takim plastiku takim bardzo wygiętym, co nie? Bo jeśli chodzi o taką, jeżeli chodzi o takiego Pegasusa, to wiadomo, to jest powierzchnia taka, wiecie, prosta, taka, że nie jest ta powierzchnia jakaś wygięta czy coś, po prostu normalnie sobie nakleić, to się będzie trzymać. Na takim czymś to wątpię, że to się będzie dobrze trzymać, bo jak się ktoś właśnie tak przykręci traka przy takim właśnie, przy takiej desce, gdzie on pokazywał. Pokażę menu, by ją skrócić. Na moim tym... Dobra, bo trochę mnie tutaj głos troszeczkę mi tutaj przeszkadza, bo jest on strasznie głośny, aż sobie ściszę.
Po wydrukowaniu naszej grafiki na takim papierze, jak już wspominałem. Dobra, pokaż tą. Pokaż tego deka. Tył deka pokaż. Dobra, Berc, okej. O, widzicie? Tu są takie wycięcia. I on nakleił tą grafikę na takich. Na takiej desce, gdzie są takie wycięcia. Co nie? Które są właśnie po te traki, żeby ta deska była niżej, co nie? Żeby coś jak zawieszenie, co nie? Coś jakbyście obniżali zawieszenie. I tu często jak się kupowało takie deki od TechDeka, to oni zawsze robili takie wgłębienia tutaj z tyłu, żeby te traki jakoś bardzo, żeby te traki za bardzo nie wysto, nie, nie po prostu, żeby te traki schować, żeby one tak nie wystawały aż tak za bardzo z tego deka, i tu się nie powinno w ogóle naklejać, tak jak on to zrobił, że on nakleił na tego deka. I tak jak mówię, że jak on zacząłby już tutaj przykręcać tego traka, to jak on za dużo siły w to weźmie, no to wiecie, co się później stanie z tą grafiką. Ona się zmarszczy, częściowo się ona odklei, więc no. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten, no to jeżeli chodzi o ten jego filmik, bo to jest chyba tylko i wyłącznie ten film, w sensie to jest chyba jedyny film, który się zachował, właśnie właśnie w internecie, nie licząc oczywiście tych tutaj, tego DPR i tego Dorian Budkiewicz, który tam triczki jakieś walił. No to tylko te trzy filmy się zachowały. A tutaj niestety tych filmów już nigdzie nie znajdziecie. Nie zostały one zarchiwizowane przez Wayback Machine. Próbowałem z każdym tutaj odpalić, ale żaden film się nie zachował. Po prostu Wayback Machine chrumcze. Po prostu nie wie, co tu się dzieje, więc w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten taki spontaniczny odcinek. Jeszcze szybko wbiję tutaj na jego tu fanpage. No i tu jest jego tutaj fanpage, z tym, że on się później przerzucił na motoryzację. Jego ta pasja fingerboarda się zakończyła. Nie wiem, czy on tam dalej, ale zapewne on tam dalej coś tam działa z tym fingerboardem, jako że on później po jakimś czasie postanowił, że wróci, tak 9 miesięcy temu postanowił, że wróci coś tam z fingerboarda, ale już pasją tak się przerzucił już bardziej na motoryzację. I ma na imię Patryk, okej, to ten gość nazywa się Patryk. I chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć jakieś jeszcze informacje. Czy coś więcej jest tutaj napisanego? Nic. Co tutaj jeszcze jest? Z fingerboardowego Instagrama. Tutaj fingerboard. Tutaj jeszcze, tutaj 2015 filmik. Tu jeszcze jakieś nagranie, nie wiem, czy to jest jego, ale chyba jego. Tu mamy fingerboard.pl, tutaj zdjęcie, że niby live, że niby tam transmisja na żywo. Te są nawet spoko, znaczy ten po prawej z tą R-ką, z taką tutaj wyskrobaną, bym powiedział. Natomiast nie doszukam się za bardzo teraz informacji. Tu macie, zobaczcie, ile tutaj tych rzeczy on miał z tego Meet Skateboards. On często rozpakowywał różne rakie, takie wiecie, takie paczki właśnie od tego, od Meet Skateboards, bo często im wysyłali te paczki sponsorowane właśnie. To były takie sponsorowane, takie rozpakowania i często no, na konkursy one były brane, te fingerboardy. Chyba już wszystko powiedziałem odnośnie tego, co on tutaj pokazywał. Więc tak, w skrócie, jego
content opiera się na tym, że on robił filmy sponsorowane przez Meet Skateboards. Często on rozpakowywał paczki właśnie z Meet Skateboards. Czasami jeszcze jakieś inne, na przykład jakiś może Bern Wooda kiedyś chyba rozpakował. Tu mamy Hero Wooda jakiegoś. Tu mamy, tutaj jakiś mamy montaż. Tutaj też montaż. Music, Dead Space, Twinkle Twinkle, nie wiem, nie pamiętam tego utworu, ale nawet nie będę puszczał. Tu mamy jakiś wspólny filmik z jakimś polskim jabłkiem. Tutaj, dobra, to może byśmy coś jeszcze zobaczyli. Tu mamy jeszcze, tu mamy cały czas ten sam opis, bo tu mamy cztery linki i tu mamy cztery linki. Natomiast obstawiam, że raczej ten Finger Shop też chyba został już wyłączony. Chociaż... A nie, dalej działa, dalej jest. Wciąż można jeszcze kupować tutaj te produkty z Meet Skateboards. Pewnie do wyczerpania. Pewnie jeszcze do wyczerpania można tutaj to kupować, ale zobaczcie jakie to drogie to jest, kurde. Nie mam zamiaru kupować. Tutaj jeszcze... Mamy jeszcze tutaj z jakiejś... Close Up. Do tej deki firmy Close Up. Ale nie mam zamiaru się bawić właśnie w te fingerboardy. Kiedyś miałem naprawdę konkretną zajawkę, ale nie mam zamiaru już do tego wracać, bo szkoda mi marnować kasy na te deski. A, więc to ta strona została zamknięta, więc i ta strona została zamknięta. Okej, dobra, dobrze wiedzieć. Gdzieś tu jeszcze on tutaj prowadził fanpage, tak mi się coś wydaje, że on chyba prowadził fanpage jeszcze, znaczy nie wiem czy on prowadził, czy on prowadzi dalej, ale gdzieś to on jeszcze on podrzucał chyba linka do swojego fanpage'u tego odnośnie motoryzacji właśnie, tylko że tego za cholerę teraz nie znajdę. I to jest chyba teraz jego ten, to jest chyba teraz jego główny kanał, co tutaj teraz on pokazał, w sensie... Aha, to jest chyba jego kanał, jeżeli się nie mylę. Założył ten kanał w 2014 i tutaj też... I tutaj też widzę, że przystopował z filmami. To jest chyba on. Zaczynamy kolejny odcinek z budowy Nissana, przed nami niestety najgorsze. Czyli dzisiaj zajmujemy się umyciem całego podwozia, a później zabezpieczeniem tego. No i... No, więc tak. Jego pasja przerzuciła się z fingerboardów na motoryzację. Tutaj Nissana 200 SX, S13 tutaj budował. Nie wiem czy on zbudował już, ale... Tutaj mamy najnowszy film z budowy, ze składania. Ale chyba nic tutaj ciekawego się już tutaj nie pokazało. Wstępnie poskładane. W sensie nie wiem, czy on złożył już ten samochód, bo to się głównie skończyło na tym. A nie, złożył go. Bo widzę, że normalnie sobie nim jeździł. Mój ulubiony samochód, jeżeli chodzi o Nissany. Natomiast wolę go po prostu w standardowym wyglądzie. Bez żadnych tutaj takich wizualnych tuningów, tylko wolę go w standardowym wyglądzie. Dobra. No to w sumie tyle. Nie wiem, czy on ma fanpage. Aż jeszcze wbiję tutaj na opis. Nie, w opisie tu nic nie ma. Ale zobaczę, bo on tutaj często tu wrzucał, znaczy często. On tutaj jeszcze tak wrzucał jeszcze tutaj filmiki. Znaczy tutaj jeszcze promował. Zróbmy to jeszcze raz. Tu widzę, że montaż tutaj filmu. Natomiast dobra, zobaczę jeszcze tak na szybko. Skopiuję sobie tutaj tą nazwę i wrzucę. Nic tutaj
Nic tutaj takiego nie było. Znaczy tutaj jest coś, tutaj zmianka. Film Addicted Motorsports, ale czy to jest on? Czy to jest zupełnie co innego? Nie, raczej to jest co innego. Tak, bo to tutaj po angielsku to raczej... Dobra, mniejsza o to. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten oto film z pod formatu YouTube Retro. Dziękuję bardzo za oglądanie. Następny kanał będzie o kostkach Rubika, mianowicie saivo.pl. Kolejny odcinek z tego podformatu pojawi się dopiero, jak mi się wyczerpią wszystkie materiały, które już mam zaplanowane, jak na przykład recenzje, rozpakowanie paczek od na przykład Adama i od Bruno Official. No i też jeszcze tam chyba recenzje, to już wspomniałem wcześniej. No i jeszcze film z targów Rubieci. Planuję też znowu nakręcić reaktywację, chociaż już jeden materiał już mam. Znaczy mam już parę filmów nagranych z jednego dnia, ale w tym tygodniu jeszcze, w czwartek i w sobotę jeszcze będę się wybierał, bo co prawda kupiłem już jakieś płyty, ale jeszcze planuję jeszcze się wybrać jeszcze tak właśnie w czwartek i w sobotę, żeby zobaczyć, czy czasem czegoś na coś ciekawszego nie trafię. I to tyle, więc w sumie trzymajcie się. Do następnego. No i wyczekujcie odcinka z poradnika, jak odpalić, jak uruchomić tryb multiplayer w grze Test Drive Unlimited 1. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku.